Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać, więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Magią lub dwimerytem. Jest nas za mało. Będzie ciężka walka. Dobrze cię widzę. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Cholera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Tak. Powiedzieli. Już.
Przywiozłeś ze sobą warsztat? Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobry pomysł. Dzięki, Zolta. Oprócz tego zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń. Czy mógłbyś coś dla mnie wykonać? Jasne. Pod warunkiem, że masz schemat. Rozmawiamy później. Mam nadzieję, że ten gaz zadziała. Zadziała. Trzeba go tylko podpalić we właściwym momencie. A ta dziura zostanie już na zawsze? Dziurą będziemy martwili się po wszystkim. Teraz krok do tyłu, mistrzu. Ona jest jedną z nas, Geralt. Nie pozwolimy jej zabrać. Jakieś postępy? Jest niewiele młodszy od Vesemira.
Eskę. Witaj, Wilku. Eskę. Nie przeszkadzaj. Muszę się przygotować. Jesteś. Dziękuję, że przybyliście. Nie ma za co. Przy okazji chyba zapomniałeś mnie zaprosić. Lepiej się nie tłumacz, Geralt. Po drodze wyładowała się na mnie i już jej trochę przeszło. Będzie nas tak mało? Nie liczy się ilość, ale jakość. Wiedźmińskie podejście. Sprawdza się w czasie polowania na potwory, ale nie podczas bitwy. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Rozejrzyjmy się tu trochę, muszę poznać to miejsce. Rosz, walka z dzikim gonem to będzie coś innego niż partyzantka. Poradzę sobie, nie. Iluzja. Robisz się na bóstwo dla dzikiego gonu? Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Jak ci się podoba Kermoren? Bardziej niż Velen. Jak droga? Ledwie tu dotarłam po tych wszystkich górskich ścieżkach. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić.
Do zobaczenia. Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Dziękuję, że jesteście. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Więc jaki jest plan? Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy go. Na początek Yen otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. No to mamy pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Gon będzie próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety. Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Pamiętajcie, że w tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Co mam robić? Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy w zanadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli? Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Przywiozłem mahakamską mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego.
Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. A wiecie, że pod nogami macie złoża gazu? Jak przyjdzie co do czego, mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję. Dajcie mi się tylko przygotować. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciwgonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Lambert i Geralt czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Pamiętajcie, co jest najważniejsze. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś ważnego. Nie myśl o tym. Co udało się przygotować? Nie mieliśmy dużo czasu, więc niewiele. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. To mikrofon zgaduje. Nie rozumiem.
Microphone muted. Sprawdź. Już autor ma na myśli. Okej, okay, rozumiem. Dziękuję za odwiedziny. Życzę miłego popołudnia i do później. Mam nadzieję, że się zjawisz wtedy, kiedy ja będę. Kurwa, pół levela mi brakuje. Pół levela do lepszej giver. Dupę mać. Będziemy jechać z tym, co mamy. Tutaj zupełnie takie założenie. Tak. Marzenia. Umieszczony, kurwa.
nie jest to, co bym chciał, ale muszę. Do lasu. Już. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Tym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Marigold.
wilcze doły Rosza dobrze się składa. Dobrze to się składa, że do nich nie wpadłeś. Spokojnie. Rosz znaczy na swoje miejsce. Pod nami się nie zarwał. Ale pod jeźdźcem gonu w pełnej płycie już tam. Jeżeli nie wierzyli, to nie będziemy iść. Trzymajmy się za nim. Żebym nie wierzył. Nienawidzę portali. O kurwa, tu jeszcze było. Yeah.
Hej, hej. Witam pana, proszę pana. Skoro pan wywołuje moją brodę, to zapraszam do spojrzenia na moją brodę. Moja broda się pojawiła. Proszę się nie obawiać. Czy mi tylko dał dwie bomby? A to rzucimy sobie jedną chociaż. Kurwa, znowu jest kamera nastawiona na chuj wie co. Przepraszam. Ciuchy składałem, jak tam widać na drugim biurku. Kamera tam była nastawiona. Nie wiem czego. Nie pytaj. Była ustawiona kamera. No wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem. Ja, już z gitara. Hej! Broda wida, broda wida ciebie. Wita, wita ciebie. Czemu nie mogę pierdolnąć save'a? Kto mi broni? Kłamstwo. Dobra, raz sobie pierdolniemy bombą, nie? O tak, w sumie wszystko robimy po cichaczu, albo nie. Po cichaczu, nie od tamto. Może się kiedy indziej przyda. Udało mi się jak na razie wszystkie trzy po cichaczu zamknąć. Jest, kurwa. No achievement, kurwa. A mi wyjebał bomby dwie. Ciężko się zwalczyć z tymi ciężkimi. Ani ich sparować, ani ich zatrzymać, kurwa. Bardzo... O co? Co to się stało? A, bo mnie pchnął, kurwa. No i chuj. Kurwa, zacząłem czytać, dostałem strzała. Co jest to? Geralt, chodź! Co chodź? Patrz tam, przegrupowują się. Ty patrz tam, co przecież nie skończyłem się napierdalać? Widzisz dowódcę? Ale jazda. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z dzikim gorem. Siakry, niewidzialność schodzi. Co z Merigold? Zaraza. Nie wiesz, nikt tego wiecie. Prosta kurwa. Co co? Jajco kurwa. Kolejna baba, co nie słucha. Miałeś czekać wewnątrz. Będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie. Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Siakra, wleć do niej!
Czemu on nie użył tego toporka, to nie wiem, ale chuj. Ciri, uważaj na siebie! Widzisz, tak to jest, jak się chodzi po innych streamach. Spotyka cię takie bezeceństwo. Przykro mi z tego powodu. A Team Yen, no Yen też niby kobieta, no więc wiesz, no. Przynajmniej tak słyszałem pogłoskę taką, ale... Dobra, jedziemy z koksem. Ma dziewczyna jednięcie, nie ma to tamto. Dobra, jedziemy z koksem. Trzymaj się, Tris! Trzymajmy się ramy, czy nie posramy. Nie i chuj. Właśnie. Ta baba chociaż wie, że faceta należy słuchać. Nie każda. Nie każdy rozumie. Tu mi się kursor pokazuje, o co chodzi. Bardzo dziwnie mi jest, jak mi się kursor pokazuje gdzieś z boku. Kurwa, co jest grane? Kursor znikaj do chuja walca. Ale ja tak nie miałem nigdy, nie wiem, co chodzi. Muzyczka jest, kurwa, teraz trzeba ją podkręcić trochę na wyżej, bo jest za nisko. Trzeba pierdolnąć muzyczką, bo jest dobra. Taniec z gwiazdami. Jeszcze tutaj musiałem coś pokazać, gdyby ktoś miał wątpić. Gdzie to było? Tutaj? Tutaj. Poziom. Dobra, jedziemy. Von. No co jest? Kurwa, ten kursor mnie wkurwia, no. To robimy tak. No, wyłącz, wyłącz. No, dokładnie to samo myślałem. Korzystając z tego
momentu spowolnienia na chwilę wyjdę i zaraz wrócę. No dobra, miejmy nadzieję, że teraz będzie dobrze. Tobie kamerki to ja nie mogę włączyć. No. Ja nie mam podłączenia do twojej kamerki. Mogę włączyć małą kamerkę ewentualnie. Ten mogę tobie zaprezentować. Jeżeli rzeczywiście aż taką masz na to ochotę. Jedyne co mogę zdziałać do ciebie. Dobra, no to jedziemy z koksem. No to też nie było zbyt wiele zrobienia. Co to jest? Już nie pamiętam. A, to dotować można? Nic nie rozumiem o co chodzi. Bramę? Mam zamknąć bramę? To było do mnie czy koło mnie? Rzecz, to jest chyba na górze. Ja sobie pójdę tam. Hop, hop. Tu jakiś glas. To otwieram mnie drzesz. Ciemno tu jest, jak ci dupie, trzeba zapalić jakieś światełko. Ciach. No właśnie, też mi się wydaje, że jest ciemno. No zaraz, zaraz zobaczymy. O, obudziła się. Powinienem mieć bluzę Wiedźmina dzisiaj na sobie, albo chociaż naszyjnik, ale... Nie chcę mi się stawać. Dobra, czekaj, ta gierka rzeczywiście jakoś mi się wydaje jest ciemna. Co to by było? Nie, tu, nie, tu. O, nie. Kurwa, nie pamiętam gdzie to było. Tam jakaś gamma była i tak dalej. Czekaj, gdzie to było? Zrywka? Nie pamiętam gdzie to jest, kurwa. Ustawienia wideo, to gdzieś musi być tutaj, no. Tutaj w grafice może będzie. Chyba nie wiem, co to jest. Później tutaj. Hmm.
No nie wiem, gdzie to jest, kurczę mać, no, sorry. Gdzie to zrobić jaśniejsze? Gdzieś to było, ja pamiętam, że to gdzieś było to ustawienie, ale nie pamiętam, gdzie to było ustawienie. To by mi ktoś powiedział, żebym był zobowiązany. Czułość myszy, to nie... Szlak by to trafił. No trudno. Jak mi nikt nie powie, to nie zrobię tego. O kurwa, to nie poszło. Kurwa. Nie wiem, gdzie jest to ustawienie, żeby zmienić gdzieś gammę i tak dalej. Nie wiem, co tutaj. Nie mogę tego znaleźć. Może to trzeba wyjść z menu czy coś. Zrobię gdzieś tam. Ja nie mogę tego znaleźć tutaj. Nie widziałem, przeleciałem wszystko, chyba że nie zauważyłem. Jebut, kurwa. Coś tam będzie jebut, czy nie ma jebut? Dobra, chuj nie jebut. No, kurwa, co jest z tym spóźnionym zapłonem? W ustawieniach wideo tego nie było. Mi się wydaje ciemne jest, no popatrz, spójrz znaczy. Ustawienie wideo, ciach. Tu. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też nic nie widzę. Więc nie wiem, gdzie to jest. Może trzeba wyjść do menu. Dobra, wejdźmy na chwilę do menu. Eee.
rozgrywce samo to miałoby być rozgrywce. No, masz tę rozgrywkę. Nic tutaj nie ma. Chyba, że ja czegoś tutaj nie zauważam, to nie mogę tego znaleźć. Jeżeli wiesz, gdzie to jest, to zapraszam. A jeżeli nie, no to chuj. Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać, więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Dobra, jedziemy z Coltsem. Kurwa, nie ten znak. Wybuchaj, 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 no wreszcie, kurwa, bo już mnie dwa razy zabiło. Nie, co się wydaje troszeczkę ciemne, wiesz? Ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. Bo nam jak kurcor spierdolił. Boom szakalaka, motherfucker. No kurwa, za blisko byłem. No niestety. Jak to mówią, wypadek przy pracy. Chodź u siebie. No sprawdź u ciebie. Ja zmieniłem monitor teraz na dniach, wiesz? I ogólnie rzecz biorąc, nie wiem cokolwiek, co jest grana w ogóle tutaj. Czy jest obraz prawidłowy, czy nie? O, też nie ten znak. Kurwa go macie. To było kompletnie bez sensu, no ale dobra. Bum, 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 bum. Nadziałeś mnie napalić, mały putafonie. Chodź, połutujemy. Nic nie ma ciekawego? Nie? Dobra, idziemy. No to jedziemy. Następne do golenia. No ja chciałem wam zamknąć portal, się nie udało. Kurwa, jak? Co oni są na easy, kurwa, czy jak? Załatwia. O, ten mnie dźgnął.
Pierwszy kompletny strzał, jaki dostałem. Później sprawdzimy. Coś mi tam w telefonie pierdziało. Ale Gera się takim sprawem nie zajmuje. Więc ja też nie będę przeszkadzał. Too slow, mate. Too slow. Ops. To bolało. Ups. Dobra. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby kruchu. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co ze Skerem? Musimy się wycofać. Ma kłopoty. Idę do niego. No to nara. Kamieniu, który ci dałam. Jebnij go kamieniem. Jebnij go kamieniem. Może ustawienie gammy. Ustawienie gildo. No dobra, zaraz zobaczymy. Powiedz mi dokładnie gdzie. Bo tutaj Eskal kurwa będzie walczył teraz. Z władcą światła. Dęk. Im te kurwa resujące. Na wideo to było... Wieś jak tak dosłał strzała. Ale cheater. Aha, szmatławco, my też się muję teleportować. Też tak potrafię. Właśnie, kurwa. Fajnie było, ale muszę spadać, nara. Czym się? Dobra, Lesza. Ja was zaraz popieszczę. Nie tak miało być, ale to trudno się. Co jest? To o co chodziło? Ja się nadziałem nagle. Dobra. Dobra. Tylko spokojnie. Jak to mówiłem, ja mam tylko spokój ci uratuje. Zawsze mnie to na bardziej wkurwiało. No jak to? To co, teleport mi nie działał, czy jak? Teleport mi nie zadziałał. Chamstwo. Ja uważam, że to było chamstwo. Tak nie powinno być. Teleport powinien mi zadziałać, gdyż bez tego teleportu nie ma tego trika. Coś to było w tym nic nie tędy. Yeah.
Dobra, posprzątani. Coś jeszcze? Dostańcie gadać o dupach, kurwa. Zawsze dziecko jest. Wodaję, ona ma jebnięcie, kurwa, mocniejsze niż mój wiesiek. Dziękuję. Musimy otworzyć im bramę. Pewnie, że musicie. Kurwa, ciemno jest, rzeczywiście jest ciemno, ja nie wiem, co chodzi. Podobała się animacja. Aha, no nie wiem, może tak było, jak mówisz, nie wiem, nie twierdzę. I'm on fire. Że co masz tak być, że ma tak być ciemno, tak? No nie wiem, może. Może masz rację. Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Teraz już bez znaczenia, ale pierdolisz. Aż się bawię. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. A miało nie być więcej. Kurwa, to mogłem się nimi pobawić. Dobra, zobaczmy to ustawienie wideo jeszcze raz. No nie, to. Tutaj niczego nie ma na bank. No tutaj też przecież nic nie ma. Tu też niczego nie ma. Tu też niczego nie ma. No to ja nie wiem, stary, tutaj gdzieś to masz? Procesy, grafika, no nie wiem, no to... To czy może jakąś rozszerzoną wersję gry? Ja tego nie mam, tych opcji. Mam jedną wersję, a biedny człowiek jestem, wiesz. Nie ma to tamto. Nie tak jak każdy. Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy. Dobra. Popatrz, dali mi dwie bombki, miałem dwie bombki, pewnie miałem cztery bombki, ale mnie oszukali. Oni chyba się spodziewali tego, że ja będę używał tych bombek. A ja ich nie używałem. Dobra, gdzie są te bomby? Dobra, pójdźmy tędy, się palę. Jak ja tam wlezę do góry? Kurwa, palę się znowu. Zaraz mnie coś jebnie, tak? Coś czuję to. Idziemy do następnego portalu. Człowiek, tu to. Tu jeszcze jeden jest. Ty mnie kopnąłeś? O ty chamie, on mnie kopnął. No Tristo ma atak na stronę. Biła po 3K. Może biła, może nie biła, nie wiem, nie zwracam uwagi. Nie mam iść teraz. Zamknij portal zgonu. Aha, tak.
Gdzie, gdzie jest ten portal? O. Ty patrz, nie zadziałało. Czy zadziałało? No, siadło. To nie dotrzymuje. Gdzie on już teraz? Tam. Kurwa, zginąłem. No, wiem, widziałem. On tam się kręcił jak smut po gaciach, nie wiadomo po jakiego grzyba. Coś mam chyba mało życia, mi się wydaje. Bez kamizelki, bez tych wszystkich eliksirów. Na hardkorze trochę ciężko. Człowiek jest na strzałę, jak to mówią. I słowo daje, jestem kurwa, ekran coraz ciemniejszy. Albo ja już ślepnę na starość, kurwa, albo rzeczywiście jest coraz ciemniej tutaj. No jestem tutaj, co on robi? Co on robi? Czekaj, czy ja zrobiłem w ogóle wszystko, co miałem zrobić w tej misji? Zabij wołowników dzikiego gonu wokół portalu w lesie na południowym wschodzie Kermoren. O kurwa! Ale się muszę wracać. W dupę mać. Zabij wołowników. Ale to jest wtedy, jak mnie przeteleportowało. Idź w chuj. No to się wracamy. Nie, nie, tak, ja tak się nie będę bawił, kurwa. Teraz pytanie, gdzie to było? Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitanie. No, podpaliłem ją. Mądra baba. Trzeba było uciekać. W dupę mać, kurwa mać, nie lubię się tak musieć wracać. Ale widzisz, to jest właśnie problem z perfekcjonistami takimi jak ja. Szlak by to trafiło. Aż sobie wezmę kawałek ciasto. Młotnikowi. Bo głodny jestem, ale jabłecznik jest tutaj, kurwa, no co będzie tak samo, że... Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł, tam gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak czasu na długie powitania, bowiem na wyspę dotarł dziki gon. Trzeba było uciekać, więc Ciri teleportowała siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. Kurwa, aż przykro, wiem. Przepraszam. Zboczenie nawodowane, co zrobisz? W czasie samotnego zimowania przychodzą do głowy dziwne pomysły. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Ruchać? No co ty, przecież tu się nie rucha w tej grze.
ty się, wiesz, miłością obdarza jeden drugiego, bliźniego swego. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Akcja z Chris już była. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałem cię jak dziecko. Tak nawiasem powiem. Lubię, że się uśmiechasz. A będzie walka na śnieżki, to było? Budzi. Gdyby tylko nie była to moja córka. Czekaj, bo już nie pamiętam, czy jesteś chłopczyk, czy dziewczynka. To jest chłopczyk, nie środa, może pamiętam? Bo jako kobieta to byś chyba tak nie powiedział, tak. A pomoże byś powiedział, nie wiem. No są różne kobiety. Tam była akcja na latarni morskiej. Tam się trenowało Ostris. To w ogóle. Jestem kobietą. O, miałem sewa pierdolę się. Dobra, tym razem będziemy robić to dynamiczniej. Nie będziemy robić filmików i tak dalej. Przeskakujemy filmiki tym razem, bo to tym razem to już trzeba, wiesz, na prędce, nie? Żeśmy to oglądali parę minut temu, więc nie ma tamto. I teraz sobie pierdolniemy z wymiary tu. No i jeszcze nie widziałem. Ogarem. Swoją drogę. Jeden. Kurwa mać. Jak ja nienawidzę brodzenia, to jest chyba najgorsza rzecz. To taki jesteś nieszczęśliwy, że zniwa zadrzam, bo to tak wygląda, jakby był nieszczęśliwy. Negatywne nastawienie do bycia facetem? Czy jak mam to rozumieć? Dobra, tym razem sobie pozwolimy na... To się nazywa spierdolenie spod kurwa noża. Nie ma fikania, kurwa. Leszcze. Wiecie, czy mi się dziecko właśnie wybudziło, czy mi się wydaje, że już nie wiem. No, tak. Teraz będziemy mieli koniec imprezy. To niedobrze, bo chciałem tą bitwę dociągnąć do końca. Zanim się Maura wybudzi. Ale może się zdarzyć, iż się nie zdarzy. Dobra, next. Kurwa, nie ten znak w dupę mać.
Kurwa, skopami tam, nie? To nie znaczy. Bdzinął mnie, kurwa. Bdzinął mnie. Widzę do Rosza. Dobrze się składa. Dobrze to się składa, bo nic nie pali. Bum szakalaka. Ona mu to daje, kurwa. To niebnięcie. Efekty wizualne bym powiedział. Nie na... No. W lepszym wypadku. Z tym gościem mi coś nie idzie. No i nie poszło. Kurwa, byłoby pięknie. No i co, i teraz znowu będzie błąd, tak? Ja pierdolę. No właśnie, tak samo stało się ostatnio i teraz będzie bug. Tak mi się wydaje, że to tutaj chodziło, wiesz? Tak. Kurwa. Niech sprawdzę. Co to jest? Nieważne. Czemu nie mogę wejść, kurwa, do menu i zobaczyć? Co, ja nie mogę jako Ciri? Kurwa, nie mogę jako Ciri sprawdzić questu. W dupę mać, kurwa, mać. Ale coś... Dobra, chuj. Chujowa jak beret. A zaraz się wkurwia, będę chuj. Robić to jeszcze raz. W dupę mać. Trzymaj się, Tris! Trzymamy się, ramy się nie posramy. Nie no, nie daje po 3000, tutaj niepełne 1000 daje. Parę słów. I believe I can fly. Dobra. Teraz sprawdźmy zadania. Kurwa mać, znowu to samo. Dupę mać. Ale to jest kurwa strata czasu. W dupę go mać. Nareszcie Geralt znalazł Ciri na wyspie Mgieł. Tam, gdzie pozostawił ją elfi czarodziej. Nie było jednak. Nie wolno ginąć. Mam nadzieję, że jak nie zginę, to tego baga nie będzie, bo jak będzie i tak, to mnie chuj szczeli. Siebie i Geralta do Kermoren, gdzie czekali przyjaciele. No właśnie, miałem sprawdzić tę wiadomość, co mnie tutaj pierdziało w tym. Masz chwilę.
Nawet... Lubię... Ja też lubię. Chodź tu, wszystko. No i pogadaliśmy sobie. Bla 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 bla. Jedziemy z koksem. Lub do wody. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuję Merygo. Musimy go dać w łeb tak brzydki wypadek, jak chcesz. Kurwa, znowu brodzenie w dupę go mać. Dziękuję. Kurwa, ci już nic nie daje, kurwa. Pierdolę używać igni tutaj. To kurwa nie ma sensu. Kurwa, znowu wykurwił jakiś kurwa. Kurwa, czemu ja nie mam parczy? Co jest do chuja ze mną? Kurwa, nieprofesjonalne podejście do tematu. Chodź tu, kurwa. Nie odpierdala. Jeszcze jakiś? Dobra.
Kurwa, nie tym przyciskiem. Aha, nawet nie wiem co się stało. Dobra, i teraz jak się spierdoli znowu, to będę ładnie wkurwiony. No. O co tu chodzi, kurwa? To co ja mam najpierw zajebać, a później rozwiewać ten portefel? Widziałeś to? Znowu mnie pozwoliło tego zrobić. W dupę mać. Ja pierdolę. Co za paranoja. Dobra. Chuja cięcie, kurwa macie. Kurwa popierdolone. Nareszcie Geralt zna. Jak wychodzę poza teren pojedynku? Przecież byłem cały czas tam. Teraz robię tak. Najpierw im wszystkim wpierdolę, a później dopiero zamknę portal. Chyba, że będą się cały czas spanować, to jest inna sprawa. Ale tak zrobię, wiesz? Ciri teleportowała siebie i Geralta do Carmoren, gdzie czekali przyjaciele. Że w ogóle mi się to uda. Ja wyszedłem ci, że byłem dosłownie ile? Pół metra od tego miejsca, gdzie rozjebałem ten portfel, kurwa, portal znaczy. Dobra. Inaczej podejdziemy do tego tematu, kurwa. Następnym razem wilcze doły Rosza. Dobrze się składa. Dobrze to się składa, że będzie się wpadł. Zauważ, zamknąłem portal, znaczy portal, to się jakby misja tutaj zamyka, wiesz co chodzi? I o to tu chodzi, tak mi się wydaje, na tym polega problem. Dopóty, póki portal jest aktywny, to jest zabawa, widzisz? Bo teraz mam jeden z trzech zrobiony już. I dlatego gra uważa, że jak mission kurwa successful, to można iść dalej. O to tutaj chodzi, wiesz? Tak mi się wydaje. To jest taka moja teoria, którą zaraz sprawdzimy. Czyli tutaj jeszcze wolno mi prawdopodobnie, ale w następnym nie będzie mi wolno rozjebać portalu na początek. Ale teraz też nie rozjebię, chcę zobaczyć, czy oni się będą spawnować. Nie, żebym nie wierzył. Jeżeli zauważysz, że oni wychodzą w portalu, to mi daj znać. Przecież to jest ważna informacja. Bo to też zależy z jaką prędkością... O kurwa, no i chuj. Z jaką oni prędkością będą wychodzić z tego portalu, bo jeżeli będą wychodzić tam pojedynczo, to może jeszcze się z nimi uda rozprawić człowiekowi, ale jeżeli nie... To nie. Młody wziął poduszkę w zęby i zaraz tutaj przyjdzie chyba. Albo ja jak biorę... Ciebie grzmocił na glebę. Znaczy na pół, na łóżko. Ale śmiesznie wyglądało. Dobra, sprawdźmy tą teorię. Bo chciałem naprawdę być kurwa. Tą misją to jest skończony wreszcie. O, gość się zbagował.
O. Baby. Ej, dogi, dogi. Ej, baby. No i wyłuj się z nią. Ale wróć. Dobra, gdzie my byliśmy? Kurwa, wychodź stąd. Aha. I co? Wszystkim wpierdolę. Popatrz, wszystkim wpierdoliłem. Tego nie zamknąłem. A dole jest gitara. Aha, skowiecha mierku, dar. O, thank you. O, thank you. Very pretty. Very pretty. Aha, aha. Okej, okej, okej. Sorry. Okej. Hop. 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 Hej, hej. Mama. Because he... Yeah, he does that sometimes. When I took off the pillows, he said, no, I need to have a pillows. This one is so wet. What? That's why you woke up once, but so wet. I picked this pillow and he went back to sleep. Yo, baby. Się zna języki, kurwa. W ogóle widać mnie za tych poduszek? Mam teraz klawiaturę na poduszce, musi to fajnie wyglądać. Jeżeli mogę to widać. Dobra, czyli teraz wiemy, co mam zrobić. Pierdolić bramce i zamknąć, kurwa, bramkę. Dobra, Leszcze. Już by zamknął i pierdolił, ale mi się nawet tak nie działa. Nie sięgnięty. No to jakiś kurwa, nie wiem, postrzał jedyny. O co to chodziło? Ups. Ups. Dobra, teraz czekaj ostatniego. Jest pozamiatany. Jest to? Teraz powinno być kurwa elegancko. Mission kurwa accomplished. Mam taką małą nadzieję w ramie. Okej. Tak. Po problemie.
No można zapytać, można. Czego wypowują się? Nie w Polsce. Widzisz dowódcę? Od pewnego czasu. A ty widzę w Polsce. A nie widać nawet tych poduszek tutaj. Tu jest poduszek, już cholera. Trzy poduszki są. Dobra. Uważam, iż będziemy musieli przerwać tą misję, więc zapraszam następnym razem, bo widzisz, słyszysz, że mam już kolegę, który się wkurwia lekko i trzeba będzie niestety. Broda, zapraszam któregoś razu do wspólnej rozmowy na te tematy, tematy podróżowania. Podróżowałem sobie dużo w swoim życiu, więc myślę, że jak chcesz pogadać, to pogadamy, ale jeżeli Zaszku przychodzisz, to nie mamy jak. Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcie. Więc jak tylko będzie opcja tutaj, żeby działał to safe, to wychodzę. Przykro mi niestety. Na mnie wieczorem, oczywiście. Jak zwyczajnie. Jest safe? Patrz, że jest jakiś safe, kurwa. Był taki safe? Był na banku safe. No cóż, tak siak. Dziękuję za odwiedziny, środa i życzę wszystkiego dobrego i do następnego.